Rozpoczął się sierpień, miesiąc trzeźwości. Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski zachęca Polaków, by na czas ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych zrezygnowali z alkoholu. Nie możemy budować wolnej i trzeźwej Polski, jeśli alkohol będzie dostępny zawsze, wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Jeśli tak będzie, tak wielka będzie dostępność fizyczna i ekonomiczna alkoholu, ale także wszechobecna reklama. O to prosimy wszystkich odpowiedzialnych za naszą ojczyznę, aby właśnie te trzy elementy zostały podjęte w działaniach trzeźwościowych. Chodzi, raz jeszcze powtórzę, o likwidację reklamy alkoholu, o zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu. Ale także, jeśli mówimy o trosce o trzeźwość naszego narodu, musimy zauważyć instytucje rodziny, także Kościoła. Rodzina chroni miłością, a Kościół prowadzeniem ludzi do Pana Boga. Z całego serca proszę wszystkich wierzących, ale także wszystkich ludzi dobrej woli, aby ten miesiąc był takim miesiącem szczególnym, szczególnego naszego daru dla Kościoła i dla Ojczyzny, a więc szczególnego daru abstynencji.